Podsumowując wcześniej wykonane zadanie egzaminacyjne przez kursanta, należy zauważyć, że do momentu, kiedy nie był on zobowiązany do upewnienia się o możliwości skręcania, zadanie było wykonywane prawidłowo. Skupiał się, koncentrował się przede wszystkim na torze jazdy motocykla. W momencie upewnienia się ten tor jazdy został zachwiany, co spowodowało zgaśnięcie motocykla, podparciem się nogą lub wyjeżdżaniem za linię. Należy nadmienić, że w pierwszych godzinach jazdy, jak tutaj ma to miejsce, skupiamy się przede wszystkim na torze jazdy motocykla. Z czasem ten tor jazdy będzie na tyle prawidłowy, że obracanie głowy w prawo, w lewo nie będzie miało wpływ na możliwość pokonania toru czy zmianę toru jazdy motocykla. Więc bardzo dobre rzeczy, że tak powiem, podczas tej jazdy trzeba zaznaczyć, że tor jazdy był zachowany. Minusem było to, że podczas upewniania się zdarzało się zgaśnięcie na motocykla, wyjechanie za linię, czego nam nie wolno, lub najechanie nie wolno nam robić, lub podparcie się nogą. Ale dodatkowe, że tak powiem, godziny, które spędzimy na motocyklu, kolejne godziny spowodują to, że tor jazdy zostanie w pełni ustabilizowany i obracanie głowy nie będzie miało wpływu na podpieranie się nogami, najeżdżanie na linię czy gaśnięcie motocykla. Dwa zdania pierwszego wrażenia. Rzeczywiście, troszeczkę stresu. Wystarczy, że przed kamerą i zwracanie uwagi instruktora na jakieś nowe zadanie, nowy element powoduje to, że człowiek głupieje. Także, że w tym momencie naprawdę trzeba troszeczkę pojeździć, poćwiczyć, żeby osiągnąć jakiś cel. I słuszna uwaga bardzo w tym momencie, kiedy nagle muszę zwracać, nagle muszę się upewniać, po prostu człowiek głupieje. Ale taka sama sytuacja może być na egzaminie państwowym, kiedy egzaminator chcąc nas jakoś wyprowadzić z równowagi lub nie, każe nam coś zrobić i możemy też mieć tą samą sytuację. Czyli im więcej treningu w sumie, tym lepiej.